Stoimy na straży suwerenności państwa. Na straży dobra polskich rodzin. Jesteśmy czymś więcej niż prostą sumą naszych narodowych i wolnościowych partii. Jesteśmy konfederacją. Albo głosujemy na te partie lewicowe, PO, PiS, PSL, SLD, Kręgostołu, albo, proszę państwa, no nie macie wyboru. Konfederacja. Nie da się, proszę państwa, siedzieć przed telewizorem i narzekać. To nic nowego nie wniesie. Postulatów ochrony życia i rodziny nie ochroni ani Platforma Obywatelska, ani Prawo i Sprawiedliwość. Stajemy naprzeciwko hord barbarzyńskich, które chcą zniszczyć rodzinę, tradycję, naród. Barbarzyńcy dzisiaj uczą nas etyki. Nie będą zboczeńcy wychowywać naszych dzieci. Nie będą eurosowieciarze i imperialiści ze wschodu czy z zachodu pouczać nas, jak mamy rządzić się we własnym państwie. Europa to Rzym, Grecja i chrześcijaństwo. To cywilizacja łacińska. Polska ziemia, polska produkcja także rolna, polska przedsiębiorczość. Siłą, która ten cel zrealizuje, jest Konfederacja. Największy sojusz narodowców, wolnościowców, ruchów obywatelskich po roku 89. Konfederacja jest taka, jak i naród polski. Różnorodna, dumna i wolna. I nie ma znaczenia, jak kładziecie akcenty. Czy jesteście wolnościowcami, czy narodowcami, czy jesteście katolikami, czy agnostykami, emerytami, czy studentami. Jeżeli tylko wierzycie, że Polskę czekają jeszcze lata chwały, to możecie dołączyć się do Konfederacji.